Cześć, witam Cię bardzo serdecznie, zapraszam Cię na kolejne spotkanie ze mną. Tym razem tematem naszego spotkania będą wybrane podstawienia Eulera i te podstawienia Eulera służą temu, aby obliczyć bardzo skomplikowane, trudne, mega zagmatwane całki z funkcji niewymiernych. Zapraszam! Jeżeli w funkcji podcałkowej występuje wyrażenie właśnie takiej postaci pierwiastek z ax kwadrat plus bx plus c, możemy, aby obliczyć całkę, użyć podstawień Eulera. Ja na tablicy tutaj przygotowałam wybrane podstawienia Eulera. Nie myśl, że są tylko trzy. Jest ich więcej, ale ja na podstawie tych trzech przykładów skonstruowałam moje zadania na tą lekcję. W związku z tym, dlatego skupiłam się tylko na tych wybranych podstawieniach Eulera. Zatem pierwsze podstawienie jest takie, że za pierwiastek, a pod nim jest funkcja kwadratowa, będziemy podstawiać t minus x pierwiastek z a, ale wtedy, gdy a będzie większe od 0. Możemy takiego podstawienia użyć. Teraz, za ten pierwiastek będziemy podstawiać x dodać b nad 2a i to wszystko razy t minus pierwiastek z minus delty nad 4a, ale tylko gdy a jest ujemne, ale za to delta dodatnia. I jeszcze takie podstawienie Eulera też przygotowałam do tego zadania, że za ten pierwiastek będziemy podstawiać t albo minus, albo plus, to wszystko w zależności od tego, jak nam do zadania będzie pasowało, x pierwiastek z a, ale w momencie, gdy a jest dodatnie. Myślisz sobie, jaka to różnica, czy pierwsze, czy na przykład to podstawienie, które nazwałam podstawieniem typu a, zastosujemy, no taka różnica, że ogólnie podstawienia Eulera co robią? One doprowadzają nam tą funkcję podcałkową do postaci funkcji wymiernej, do łatwiejszej postaci, gdzie już całkę policzymy znanymi metodami. A więc, jeżeli użyjesz tego podstawienia, doprowadzisz do funkcji wymiernej. Jeżeli użyjesz tego podstawienia, też doprowadzisz. Tylko to wszystko zależy od tego, jak trudną dostaniesz tą funkcję wymierną, prawda? Dlatego, że i tym podstawieniem, i tym, bo mamy takie same ograniczenie, a większe od zera, poradzimy sobie, ale to wszystko zależy od tego, jak trudną funkcję podcałkową otrzymamy. A chodzi o to, żeby była jak najprostsza, żeby jak najszybciej, przyjemniej liczyło się całkę. Ten temat jest dosyć skomplikowany, ponieważ ja tutaj też tylko sygnalizuję wybrane podstawienia Eulera. Jest ich troszkę więcej, ale ja skupiłam swoją uwagę na tych trzech wybranych podstawieniach Eulera, które mają Ci pomóc w obliczaniu bardzo skomplikowanych całek. A więc zapraszam do rozwiązywania przykładów, które przygotowałam na to spotkanie. Pierwszy przykład to całka postaci. U góry w liczniku jest dx podzielone przez x pierwiastek z x kwadrat minus 2x. No, tym, co nauczyliśmy się na poprzednich spotkaniach, niestety byśmy sobie nie poradzili. Dlaczego? Dlatego, że przed tym pierwiastkiem występuje x niestety w mianowniku, a nie w liczniku. Więc, skoro tak, zastanówmy się teraz, czy można by było użyć to podstawienie Eulera, które Ty tutaj zapisałam. Oczywiście a jest dodatnie, bo przed x kwadratem stoi jedynka, więc jak najbardziej możemy użyć tego podstawienia. Będziemy oczywiście to pisać jako nasz przerywnik, czyli x kwadrat minus 2x pod pierwiastkiem, bo to chodzi o ten pierwiastek, który u nas po prostu występuje, prawda? I to się równa, zgodnie z tym, t minus x i teraz mam pierwiastek z a. No tak się składa, że w tym wypadku a wynosi 1, no czyli pierwiastek z 1 to 1, zatem ja już tutaj nie muszę nic więcej pisać. Zanim będę liczyła pochodną, to po pierwsze musimy sobie to podnieść do kwadratu, żeby nam się zniwelował ten pierwiastek, czyli podnosimy. Tu nie ma problemu, bo się pierwiastek skasuje z potęgą, otrzymuje funkcję podpierwiastkową, natomiast tu muszę zrobić sobie skróconego mnożenia, czyli t kwadrat minus 2tx plus x kwadrat. Patrzymy sobie po tej i po tej stronie, chociaż nam się x kwadrat skasowało, a my wiemy, że musimy x-a wyliczyć, no bo trzeba go będzie tutaj w to miejsce podstawić. Czyli
Myślę, że to, co jest, ma x przenosimy, czyli będziemy mieć 2tx minus 2x równa się t kwadrat. Wyciągnę x przed nawias i będę miała tutaj taką sytuację. Podzielę przez ten nawias 2t minus 2. Otrzymam, że x to jest t kwadrat podzielone przez 2t minus 2. Popatrz, trudne bardzo, prawda? Podstawienie było trudne. Musieliśmy przekształcić, podnieść do kwadratu, żeby pierwiastek zniwelować. Później odpowiednio wyliczyć x i teraz dopiero, tak jak to zawsze w podstawieniu, będziemy sobie liczyć pochodną. Pochodna po x to jest 1, czyli piszemy dx, tu będę kontynuowała, to się równa. A tu jest pochodna po t, pochodna ilorazu, czyli skorzystamy ze wzoru na pochodną ilorazu. Pochodna z góry to jest 2t razy dół, czyli 2t minus 2. Odjąć. Góra razy pochodna z dołu, czyli 2. I to wszystko podzielone przez 2t minus 2 i to do kwadratu. I sygnalizujemy dt, żeby było wiadomo, że liczyliśmy pochodną po t. No to teraz sobie to musimy poprzekształcać, prawda? Czyli mamy u góry tak. 4t kwadrat minus 4t minus 2t kwadrat. No tutaj oczywiście możemy zostawić, możemy na przykład sobie dwójkę wyłączyć przed nawias i jak ją podniesiemy do kwadratu, to wyjdzie 4, a w nawiasie będzie t minus 1 do kwadratu dt. No to dalej, dx to się równa. 4t kwadrat minus 2t kwadrat, to mamy 2t kwadrat minus 4t podzielone przez 4t minus 1 do kwadratu dt. No myślę, że jeszcze jedną rzecz sobie tutaj zrobimy, czyli sobie tak jakby tutaj dwójkę wyciągniemy przed nawias, albo po prostu skrócimy. Tu nam zostanie 2, tu będzie 1 i tu będzie 2. Czyli ja może tu zapiszę, to będzie t kwadrat minus 2t podzielone przez 2 w nawiasie t minus 1 do kwadratu dt. I na tym dopiero kończy się nasze jakby taka myśl, taki przerywnik nam się kończy, że wyznaczyliśmy tego x, a później policzyliśmy tą pochodną, żeby teraz zastosować do naszej całki podstawienie. Czyli teraz piszemy sobie całka i teraz tak. Myślę, że zamiast dx napiszemy sobie po prostu na razie 1. Teraz tak, zamiast tego x zrobimy t kwadrat podzielone przez 2t minus 2, bo to jest nasz x, prawda? Razy pierwiastek to było u nas nasz ten pierwiastek, to jak widzisz, to było nasze t minus x, prawda? Czyli my musimy sobie tutaj teraz jakby ten pierwiastek zapisać w takiej postaci, że mam t minus x, ale jak zapiszę to t minus x, no to będzie o tyle problem, że będę miała znowu tego x. Czyli ja muszę zrobić tak, t minus i teraz zamiast x to podstawić, czyli t kwadrat nad 2t minus 2. No takie ciekawe, prawda? Razy i teraz mam dx. A mój dx, to ja to przepiszę. T kwadrat minus 2t podzielone przez 2 w nawiasie t minus 1 do kwadratu dt. To się równa. No pasuje. Oczywiście tu wspólny mianownik tu od razu odwrócimy, bo musimy tą całkę przekształcić. Czyli będziemy mieć 2, wyciągnę przed nawias t minus 1 nad t kwadrat. Tak, bo to odwróciłam i wyciągam od razu dwójkę przed nawias, a tu wspólny mianownik sobie zrobimy razy i będę miała 2t minus 2. I to będę mnożyła, czyli 2t kwadrat minus 2t i minus t kwadrat będzie, a tu zostawiamy ewentualnie t, wyciągniemy przed nawias. No być może będzie to lepiej. Trochę jest tego pisania, ale zawsze liczymy na to, że nam się coś poskraca. Po prostu tak sobie myślimy. No i zawsze już coś jest, popatrz. T minus 1, tu mamy T minus 1 w kwadracie, czyli ten kwadracik nam się skróci. Chociaż dalej, tu mamy T kwadrat, tu mamy jedno T, czyli nam się skróci. Od razu skracamy, żeby nie było za trudno. Czyli mamy 2. I teraz to, co było tutaj w mianowniku, prawda, jak pomnożymy przez odwrotność, idzie do góry, czyli ja zapiszę razy, tu też dwójka wyciągnę przed nawias, będę miała t minus 1 z tego, na dole będę miała t razy, a tutaj będę miała w nawiasie t kwadrat, bo 2t kwadrat minus t kwadrat, z t kwadrat minus 2t. Dobrze, razy t minus 2 podzielone przez 2, no i t minus 1 dt. No popatrzmy, jeszcze się skraca. Dwójeczka z dwójeczką, t minus 1 z t minus 1. No i jeszcze myślimy, ale to już pod spodem zapiszemy. Całka. I teraz mamy tak, jak 2, t minus 2 tu mamy, podzielone przez, tu wyciągnę przed nawias, to będę miała t kwadrat, jak wyciągnę,
a w nawiasie będę miała t minus 2, no i tyle dt. Popatrz, jak pięknie nam wyszło, jak nam się dużo poskracało, to nam się z tym skróciło nawet. Czyli ja tą dwójeczkę wyciągam przed całkę, a w całce mi zostanie t do minus drugiej dt. A taka całka to jest już prosta całka. Popatrz, do jakiego typu doprowadziliśmy. Podwyższamy o 1, to będzie minus 1 podzielone przez minus 1, tu mamy t do minus pierwszej podzielone przez minus 1, dodać c oczywiście, czyli mamy minus 2 nad t, dodać c, czyli to będzie minus 2 nad i naszym t, jak widzisz, no to teraz musimy t zapisać, nie? A nasze t to jest ten pierwiastek z x kwadrat minus 2x, oczywiście plus x, bo tak jakbym chciała to przerzucić na tą stronę, no i plus c. Jak zastosowaliśmy, widzisz, to podstawienie Eulera tutaj, jak zastosowaliśmy to podstawienie Eulera, to naszą całkę mega skomplikowaną doprowadziliśmy do całki z funkcji wymiernej, a w zasadzie, popatrz, jak nam się poskracało, mamy całkę wykorzystywaną po prostu ze wzoru. Czyli my tą całkę obliczamy ze wzoru tego pierwszego podstawowego na obliczanie całek. Także bardzo fajny, przyjemny przykład, mimo że oczywiście trudny, bo z podstawieniem Eulera. Kolejny przykład to całka z takiej funkcji 1 nad pierwiastek 1 minus x kwadrat minus 1. Ja oczywiście tutaj napisałam podstawienie Eulera, żebyśmy je pamiętali, no bo trudne jest podstawienie Eulera ogólne. Po pierwsze, widzimy, że nasze a, czyli to, co stoi pod pierwiastkiem przed x kwadratem, czyli nasze a jest mniejsze od zera. Policzmy jeszcze deltę. Gdybym ja chciała policzyć deltę, to mam tak b kwadrat, mojego b nie ma, czyli jakby 0, minus 4 razy a, czyli razy minus 1 to jest 4 razy 1, to jest 4, czyli nasza delta wynosi 4, jest większa od 0. Zatem możemy stosować to drugie podstawienie Eulera, które wprowadziłam na wstępie do tej lekcji. No więc skoro tak, no to robimy sobie nasz przerywnik i teraz będziemy przepisywać ten nasz pierwiastek 1 minus x kwadrat, to się równa. Nasze b wynosi 0, czyli tutaj będę miała 0, czyli będę miała xt minus. I tutaj będziemy mieć pierwiastek, a pod nim będziemy mieć minus 4 nad minus 4 będzie po prostu, bo a wynosi minus 1, czyli nad będzie po prostu minus 4 nad minus 4, czyli 1, czyli po prostu pierwiastek z 1 to jest 1. Czyli takie mamy podstawienie nasze Eulera. No i to trzeba oczywiście podnieść do kwadratu, tak jak zwyczajnie. 1 minus x kwadrat to się równa. Tutaj trzeba wzór skróconego mnożenia, czyli tak. Tu będzie x kwadrat t kwadrat minus 2xt i plus oczywiście 1. Z tego musimy bezdyskusyjnie wyliczyć x. Jedynki nam się na szczęście skasują. No i myślę, że przeniesiemy sobie wszystko na jedną stronę. Czyli będziemy mieć tak x kwadrat t kwadrat minus 2xt plus x kwadrat. Tak nam tutaj wyszło. No więc teraz myślimy, co zrobić. No po pierwsze, na pewno możemy x-a wyłączyć przed nawias. Będziemy mieć xt kwadrat minus 2t i plus x. No i teraz tak, jak za x-a podstawimy 0, to jest pierwsza z możliwości, prawda? Jeżeli za x-a podstawimy 0, popatrz, co się będzie działo. Jak za x-a podstawię 0, to mam pierwiastek z 1, minus 1 to jest 0, czyli to jest sprzeczność oczywiście. I druga możliwość, że xt kwadrat minus 2t plus x równa się 0. Wyliczymy z tego x-a, tu już wyciągnę przed nawias, a to 2t przerzucę i mam, że moje x to jest 2t podzielone przez t kwadrat dodać 1. Teraz liczymy pochodną, czyli moje dx to będzie się równało. Tu jest pochodna ilorazu. I tak, pochodna z góry to 2 razy dół, odjąć góra razy pochodna z dołu, czyli mamy 2t. Podzielone przez t kwadrat, dodać 1 i to do kwadratu dt. No to musimy przekształcić tak, żeby było przyjemniejsze. Tu mam tak 2t kwadrat, a tu będę miała minus 4t kwadrat. To może od razu napiszę minus 2t kwadrat i plus 2. I na dole mamy t kwadrat plus 1 do kwadratu dt. No z tym już raczej nic nie zrobimy, jedynie wyłączyć dwójkę przed nawias, ale to już nie będziemy się bawić. Wracamy do naszej całeczki, czyli piszemy całka. Myślę, że napiszemy sobie 1 nad. I teraz tak, ten pierwiastek
jak widzisz, 1 minus x kwadrat, to jest xt minus 1. Czyli napiszemy xt minus 1 i minus 1, czyli minus 2, pomnożone przez nasze dx, a naszym dx-em jest to 2 minus 2t kwadrat podzielone przez t kwadrat, dodać 1 do kwadratu dt. No na pewno tu widzisz pewien problem, prawda? Bo ten x być nie może. Ja go zapisałam, chociaż mogłam od razu podstawić, ale no zrobiłam tak powolutku. Czyli 1 nad, i teraz uwaga, za x podstawiam to. To jest mój x-ik wyznaczony przez nas. Czyli będę miała, jak pomnożę przez t, będę miała 2t kwadrat nad t kwadrat, dodać 1, bo tu mnożę od razu przez t, minus 2. Czyli i tak muszę to odjąć, to ja od razu zrobię wspólny mianownik, ten sam, czyli będę miała 2t kwadrat plus 2. Zrobię, żeby było gotowe i teraz tutaj sobie przepisujemy dalszą część, bo to oczywiście tutaj wymaga przepisania. Czyli teraz będę miała całka, wspólny mianownik będzie t kwadrat plus 1, ale tu pomnożę przez odwrotność, czyli leci mi t kwadrat plus 1 do góry, a na dole będę miała 2t kwadrat minus 2t kwadrat. To nie będzie tego i po prostu będę miała minus 2 razy, a tu będę miała 2 minus 2t kwadrat podzielone przez t kwadrat, dodać 1 do kwadratu dt. To się równa. Popatrzmy. To mi się z takim skróci. I tu jeszcze bym przez 2, nawet przez minus 2 podzieliła, czyli tu będzie minus 1, a tu będzie plus 1. Czyli zapiszmy tutaj w tej wersji takiej już ładniejszej, czy będę miała t kwadrat minus 1 nad t kwadrat plus 1 dt. Taka fajna całeczka, bo dlaczego fajna? Bo ja mogłabym tak mianownik przepisać t kwadrat plus 1 i teraz w liczniku napisać ten sam mianownik i dopełnić tak, żeby mi powstał ten licznik. Czyli t kwadrat plus 1, czyli muszę minus 2 i będzie mi się zgadzało. A dlaczego tak zrobiłam? No bo nieraz tak robiliśmy, rozkładamy sobie na dwa ułamki, czyli będę miała tak całka. T kwadrat plus 1 nad t kwadrat plus 1 to jest 1, minus 2 nad t kwadrat plus 1 i to wszystko dt. To się równa. No teraz już pięknie całkujemy. Całka z jedynki to t, minus 2 przez całkę, a tu będzie arcus tangens t plus c. Jak pamiętasz, wzór całka z 1 nad t kwadrat plus 1 to jest właśnie arcus tangens t. No i teraz wracamy do podstawienia, czyli nasze t tutaj to musimy stąd wyliczyć, dlatego że jak widzisz, tu mamy tak uwikłane, czyli ja może tu jeszcze pod spodem zapiszę, że pierwiastek z 1 minus x kwadrat plus 1 to się równa xt, bo ja tą jedynkę będę przerzucała tutaj i nam się właśnie zrobi plus 1, a było minus 1, prawda? Czyli podzielę przez x i będę miała pierwiastek z 1 minus x kwadrat plus 1 nad x. To jest właśnie t. Ja to te wrzucam. Czyli pierwiastek z 1 minus x kwadrat plus 1 nad x minus 2 arcus tangens właśnie z tego samego. Pierwiastek z 1 minus x kwadrat plus 1 nad x i plus c. No taki oczywiście skomplikowany wynik. Najważniejsze, że przecałkowaliśmy. Użyliśmy w pierwszym przykładzie pierwszego podstawienia Eulera, w tym przykładzie drugim drugiego podstawienia Eulera. Jeżeli uważasz, że tych przykładów jest po prostu stanowczo za mało, zapraszam Cię do zakupu mojego kursu online, który znajdziesz na stronie www.aikamat.pl. A tymczasem do zobaczenia!